narodowym z certyfikatem jakościowym Coca-Cola. W 1908 ta szkoła w Łomii stała się jedną z największych hut w Królestwie Polskim. Była tak duża dyma. W listopadzie 1921 roku uruchomiono w Łominie kolejną hutę szkła. W 1939 roku rozwój hutnictwa w Łominie został wstrzymany z powodu II wojny światowej. Właściciel młyna Szlamako nabył 1,5 hektarów grunów położonych w bliskiej odległości od swojej stacji kolejowej w Wolinie. Było tam dużo szkła. Został wybudowany, ojciec wybudował go dla córki.
Muzeum się znajduje na ulicy 1 Maja. Mamy tam jeziorko. Jednym z eksponatów muzeum jest fortepian. Jak zała. Jest tam duży klon. Powiedzcie, co jest w środku muzeum. Co tam jest w środku? Dom nad Łąkami, a na poddaszu znajdowała się jej pracownia i